Ja marzyłam, żeby mieć różowego kabrioleta, jak wam mała, jak Barbie. Ale ciągnik też może być zielony. Można nie, go przemalować. Nie, można go przemalować. Nie, żartuję, ciągnik mi się bardzo podoba. Jeżeli była taka możliwość, to wzięliśmy ten ciągnik. Jestem bardzo zadowolona, bo w końcu mam swoją maszynę. Nikomu nie zabieram maszyny, żadnemu panu. Bo każdy ma swoją maszynę przypisaną i niekoniecznie chcą się dzielić tymi maszynami. Więc ja teraz miałam taką możliwość, że mogę się nauczyć na własnym sprzęcie jeździć i nikt się nie boi, że coś zepsuje w tym ciągniku. No tak, bo jak pójdziesz do szkoły, szkoła się zacznie i co? No to trudno, to będzie stać ciągnik. Nie! Nie żartuję. Będziesz stojał? Nie żartuję, ja zrobię konkurs, pani Jarku. I kto wygra ten konkurs, no, może mu dam pojeździć tym ciągnikiem. No jak konkurs wygra, to musisz. Mam nadzieję, że to pan wygra ten konkurs. Ja mam swój ciągniczek mam. Ojej, boczulka mam tak. Boczulek ma nowe światełka teraz tak. A zdarzają się duże głazy? Mam nadzieję, że nie tam, nie? Są takie duże kamienie, że trzeba będzie ładowarką chyba objeździć i wziąć te kamienie. Ale jakoś zaznaczasz kijem czy coś? Na tym, na nawigacji można zaznaczyć kamienie. Wow, to zaznaczaj. No, zdjęcie zrobić takie, nie? Ekstra. Nie, znacznik, znacznik i że kamień jest tutaj. Naprawdę? Nie wiedziałam, że takie coś jest. Jednak to pokolenie Z to jest, zaskakuje mnie. Pamiętam, jak Ala wsiadła na ten ciągnik i mówi do mnie, mamo, pracownicy nie powinni chcieć kasy za jazdę tym ciągnikiem, bo to jest przyjemność i właściwie nic się nie robi. Nie, że tym ciągnikiem, tylko w ogóle. Powiedziałam, że to jest tak łatwa praca, znaczy łatwa. Ciągnik, ale teraz jak widać, cały czas musi się do tyłu obracać, czy się taśma nie zapcha, kamienie wejdzie. Nie, to? Teraz od kamienia to jest rzeczywiście trochę tak, na więcej rzeczy trzeba zwracać uwagę, ale tak jak ja jeździłam z tym do Redlenia, albo z Redłem, to ze zbożem. To była taka łatwa praca, że to nie trzeba na nic zwracać uwagi. A tutaj może pasek spaść, wszystko trzeba. Kamień może wpaść? Kamień też może wpaść, może zwalić taśmę, no różnie. Czym szybciej zauważy, to lepiej. No. Bo jak się pchała czy coś na tego, to ci ugniesz wszędzie, to jest koszt. To jest ciężka robota. No i koszt, bo się może urywać. Ten nie jest jeszcze taki wypasiony ciągnik, ale ten, co przyjechał do nas na testy, ten 8R, no to był tak wypasiony ciągnik, że tam, wiesz, masaż sobie włączysz. No, o jest, jak siedzenie wygodne. No. Dzwonię do niej, godzina 23, gdzie jesteś? Ona mówi, że jeszcze jestem na polu. Ja mówię, Ala, szybko mi do domu, bo trzeba jeszcze odpocząć. Trzeba się wykąpać, zjeść kolację i trzeba się wyspać. A ona po prostu z pola nie zjeżdżała. No tak było. Godzina 23, dzwoni, gdzie jesteś? Ona mówi, na polu jeszcze jestem. Tak, pani Jarku. Ostatnia zjeżdżała z pola. No. To jest jej wszystko praktycznie. Ma swoje hektary, ma. No też musi niestety, są kobiety, co już pracują normalnie jak chłopi i mężczyźni, nie? Na maszynach. No ale żeby tyle godzin? To dać się ty. Ona młoda, to tego nie odczuje. To. No ale no też musi organizm odpocząć. Ja wolę w nocy niż rano. No ale w nocy tak dobrze nie widać. A nie boisz się po polu w nocy jeździć? A czego się bać? A jakaś dzika zwierzyna jakby... A co jest? No ona woli sobie dłużej pospać rano. No ale jeszcze trzeba powiedzieć pani Jarku, że ona musi rano jechać do stajni i dwa konie obrobić, nie. Tak? No. Nie. Jeszcze trzeba jeździć na tych koniach, jeszcze trzeba ich nakarmić. To wie pan, to dla młodej dziewczyny to jest bardzo duże obciążenie fizyczne. Ja jej zakazuję tyle pracować, a ona nie. Dobra, do ciągnika i do roboty. Pa. To się żeśmy doczekali pracownika. Świeżego? Mhm. Młoda ty? Nie, to się ona jest dobra dziewczyna. No dobra. No wiadomo, że później pójdzie do szkoły, no to wiadomo, że... No, zostawi ten ciągnik, wtedy wam dam, to bo tak sama... to na razie to nie chcę wam dać. Nie wiem, tam chyba jeszcze z półtora roku i zostało, nie, do szkoły. Mhm. No. Bo tam jeszcze jakoś przeżyjemy. No ale tak, no pani Jarku, ona tak naprawdę w rzeczywistości to nie będzie całe życie jeździła na ciągniku, no tylko tak, tak naprawdę... No tak, to ona od tego będzie miała pracowników, nie? Zgadza, tak jak pani ma. No. Jak ja bym teraz na ciągniku siedziała, to kto by zrobił inne zarządzanie? No, to pani zarządza? No nie, ja nic nie robię. Ja coś tam w biurze pani robi. Coś tam robię właśnie, tylko że nie mam czasu za przeproszeniem się w głowę podrapać. Pani Jarku, do końca października, do 30 października wszystkie ziemniaki muszą być w magazynie.
ale zaczynamy od jutra kopać ziemniaki, sadzeniaki, więc pan musi dzisiaj jeszcze dokończyć kombajn ziemniaczany pod warsztatem z Marcinem. Bęben trzeba założyć, żeby na jutro kombajn był gotowy. Nowy sezon się rozpocznie i teraz będziemy mieli robotę dnia. Do nocy. Przygotowywany pan jest na ten sezon psychicznie? No, jak co roku. Czeka pan już na te ziemniaki? No to jakby nie było, to już moje szóste wykopki. Odpoczył tutaj. Pan trochę? No nie bardzo, no bo skrzynki były do roboty, to hale czyścić, dezynfekować, myć. To może pójdzie pan na jutro, od jutra na urlop? No jak od środy wykopki. Nie zdążył pan teraz w lato wziąć urlopu. W zimę. W zimę pan weźmie, w grudniu. Dobra. A niech pan powie, ile my mamy wszystkich skrzynek? Parę tysięcy? Koło 5000 jest tych standardowych, drewnianych. Ja tak myślałam, że ja mam 1700 parę jest to tych metalowych. Ja nie kręcę. 70 jest takich tych średnich i 1000 teraz nowych ile dobędzie. Ile to jest potrzeba pieniędzy, żeby takie skrzynki w ogóle kupić? No. Prawda? W tamtym roku trochę mieliśmy tych dużych, a w tym roku... W tym roku zamówiłam, nie wiem, chyba 1000 tych skrzynek zamówiłam. No 30 dzisiaj pierwszy transport przyszedł. No i dobra, i do końca września czy do października tartak ma czas. No tak, to tych nie trzeba dezynfekować, nie trzeba mieć płytu. Tam jedna tylko skrzynka widziałam, ma trochę za dużą szparę na dole, a już napisałam do właściciela, do tartaku, żeby nie robić takich dużych szpar, bo jak mamy sadzeniaki w to wrzucać, no to niestety sadzeniak jest czasami 2,5 cm. Z Marcinem żeśmy zmierzyli i żeśmy kazali w podłodze z 2,5 cm zrobić na 1,5, żeby mniejsze to od dobrze, ten. No. Dobrze. I teraz już to, te co przywieźli, też są zmniejszone. Okay. No. Coś pięknego w tym roku jest. Dobra, idziemy kopać sienę. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Można ją, słuchaj, w sukienkę upiec, nie? Tak. Fajna podłużna, ale ładna naprawdę. Ciśniutki ziemniaki. Tu nie było wody, nie? No nie było wody, nic nie nawadniane nie było. Ale jakie tu były krzaki też ładne. Pamiętasz, Nać, jaka była duża? Uważaj. Dzisiaj mamy testowanie nowych odmian pod kątem walorów smakowych. Ale to dobrałem do domu. No. To powiem ci, że super. Pyszna? Ojejku, jeszcze jak upiecze się o to. O, co się dzieje? O, ja cię nie mogę. Jakby poukładał. Ale wiesz co, no. Jedziemy teraz na ten? Ty, to plon jest całkiem niezły. Na czerwone? Jedziemy na czerwone. Plon jest całkiem niezły. Czekaj, ja wezmę. Ja myślę, że... Ze 30 ton to tu będzie z hektara. Nie, ja tam był więcej. No. Więcej dasz? To możemy się założyć jak chcesz. O ile? Ale o jednego czepasa, bo mnie nie stać na skrzynę. Marcin lubi się zakładać o skrzyny. O czepasa? Tak jest. Czyli ty mówisz, że więcej niż 30? Tak jest. Ja mówię 30. Dobra, ale o tego czarnego. O czarnego? No. Tego z tą taką emblematem? No. Dobra. Dobra. Będę musiała całą moją premię na to przeznaczyć, jak ją dostanę. Na święta już trunki będę miał. Monte Carlo to jest taka odmiana warszawska, czerwona skórka, biały miąższ w środku. No i cała warszawka podobno się nią zachwyca. My w tym roku mamy ją pierwszy raz, więc zobaczymy, czy Szkotowo też powali na kolana. Piękna skórka. Aż różowiutka, nie? Tak, w takim samym kolorze były kwiaty przy kwitnieniu. Zbliża się mój ulubiony sezon. Urlopowy. Nie, urlopowy. Sezon kopania ziemniaków, który zaczynamy. Wjeżdżamy w galę na Załuskach i objedziemy potem, przejedziemy tutaj poprzeczniaki i chcemy wykopać całą galę z całego gospodarstwa, zamknąć to wszystko w jednej hali i mieć spokój. Mamy już wykopaną, co mamy? Monte Carlo, Sienę, a teraz jesteśmy na Corinie. Tylko Corina to jest ziemia, który tutaj podlewamy, więc plon spodziewamy się, że będzie dużo większy niż na poprzedniej plantacji. No ale ziemniak, jak widać, jest bardzo ładny. Nie ma parcha, skórka jest bardzo ładna, nie ściera się, jest już gotowy do kopania. Kopaliśmy teraz Corinę w miejscu, gdzie nie było wody, a plon i tak jest bardzo fajny. I teraz z Marcinem pójdziemy troszkę dalej, tam gdzie już te ziemniaczki zostały nawadnione. I zobaczymy, jak tam to wygląda. No mam nadzieję, że będzie lepiej. Patrz, jaki towar. Jest wielkość, patrz. Masz wszystkie równe, ale patrz, jaki konkret. Ale kombo. Fajnie, zobaczcie, wszystkie ziemniaki są praktycznie tego samego kalibrażu, nie? Zobaczcie, wszystkie są równiutkie. Proszę, nasze skarby. Jak? No i tu jest sadzeniaczek pierwsza klasa, no. To jest? Siena.
siena i... Monte Carlo. Piękne jest Monte Carlo, cudowne. Zaraz będziemy je myć i gotować i przerabiać, bo my nowe odmiany, jak testujemy w gospodarstwie, to przede wszystkim chodzi nam o ich smak i przeznaczenie, na co można dane ziemniaki wykorzystać. I patrzymy, która odmiana na co się nadaje, bo każda odmiana właściwie ma inne przeznaczenie. Ale ta wyjątkowa, która nadaje się do wszystkiego gości zazwyczaj, jest smaczna, gości u nas zazwyczaj na dłużej. Jak jest dobry ziemniak, to może być bez niczego, bez mięsa. Tak, bez, dokładnie. I tak będzie, jak u nas często najszybciej schodzą ziemniaki tuczone, prawda? Wszyscy piekarnika jedno. Z cybulą. I czosnek. I czosnek, przyprawy. Dokładnie. Dobra, umyjemy tylko wiesz co, do garbów. I gotujemy. Do garki. I gotujemy. Ale pasuje, nawet pod kolor bluzki ci pasuje. Kania, różowe ziemniaki to chyba będziesz jadła, co? Różowe to chyba trzeba. Jeszcze trzeba tutaj do ogórków dodać koper. Tu trzeba dodać koper i trzeba dodać jeszcze chrzan. Zalewamy wodą, bo robimy kiszone na zimę. Już mamy dużo tych ogórków, to już są ostatnie ogórki z naszego ogródka, bo już się ogórki kończą. Na litr wody łyżka soli. I wychodzą wyjątkowe, nie mniej, nie więcej, tylko łyżka soli, to jest taki przepis z dziada, pradziada z mojej rodziny i wychodzą ogórki fantastyczne. Idziemy zaraz, Paulinka, na 18.30 idziemy na spotkanie na świetlicy. Będziemy dzisiaj wybierać stroje na korzynki. Sołectwo Szkotowo, tu się też zawiąże koło gospodyń wiejskich, szkotowskie babki ziemniaczane, sołtys z naszej wsi Szkotowo. Ty robiłeś cały tutaj ten stelaż. Tak, wyspawaliśmy stelaż z prętów, następnie no, przy pomocy wszystkich osób zainteresowanych, które chciały nam pomóc, zrobiliśmy tę piękną aranżację ze zboża oraz innych kwiatków. Z płyty został wycięty właśnie też ten krzyż obrobiony zbożem i sznurkiem. Uważam, że wygląda dobrze. Perfekcyjnie. Idziemy po złoto. Jest, tak, na pewno Radek, on jest taki delikatny, a jest na bogato. No zobaczcie, jakie są kłosy w tym roku. To jest to, co ja mówiłam, one są bardzo drobne i właściwie tutaj prawie pełno nie było. No ale taki rok susza. Ale my i tak przychodzimy, aby dziękować właśnie Panu Bogu i wszystkim. Właściwie wieniec jeszcze nie jest gotowy, bo tu na podeście, nie wiem, czy tak można na półeczce. Na półeczce będą leżały jeszcze owoce, warzywa, takie dary z pola naszego. No i super. I są kapelusze, każda z Pani lubiła swój kapelusz. I taki kapelusz będzie dekoracją na dożynka. Ładny? Zdrowe spódnice. O, i proszę bardzo, kapelusiki i będziecie wyglądać, będzie pięknie. Rower zabieram pod warsztat do chłopaków. Marcin to go pomaluje, bo zrobimy go na fantastyczny kolor. Jeszcze nie wiem, czy to będzie żółty mocny, czy to będzie biały, czy zielony, ale na pewno będzie fantastycznie wyglądał i będzie dekoracją na naszym stoisku, na sołectwie Szkotowo.